Na początek chciałem potwierdzić trochę Państwa przypuszczenia, ponieważ z doświadczenia mojego własnego w pracy generalnej faktycznie grunty rolne pod inne inwestycje drogowe faktycznie oscylowały w tych kwotach rzędu 20 zł za metr, plus minus tam 3-4, tak? Czyli około 20 zł, tak wokół tych kwot się obracaliśmy. Natomiast działaliśmy w innej sytuacji prawnej. Obecnie nowelizacja, mamy do czynienia z nowelizacją rozporządzenia, które zresztą tak jak w poprzednim stanie prawnym na kwotę 1 m2 duży wpływ mają przeznaczenie w dokumentacji planistycznej. I teraz cena 1 m2 w głównej mierze zależy od przeznaczenia tej dokumentacji. Czy jest to faktycznie ziemia rolna, grunt rolny, czy jest to nieruchomość już w dokumentacji planistycznej, w miejscowym planie, czy też w studium przeznaczona pod drogę. I to głównie generuje tą kwotę. Natomiast chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że w przypadku, kiedy byłby ten grunt traktowany jako ziemia rolna, to mamy też do czynienia z sytuacją ceny rynkowej. I nie jest prawdą, że ceny są brane z agencji, bo tam jest zasada przetargu i tam jest troszkę inaczej. Natomiast Państwo troszkę też sami ten rynek generujecie, ponieważ Państwo też między sobą czy sąsiadowi te grunty sprzedaje i Państwo wiecie, za jaką kwotę to sprzedajecie. Rzeczoznawca majątkowy nie wycenia tej ziemi na jakieś widzimisię, tylko ma dostęp do aktów notarialnych i na podstawie tych aktów notarialnych ten Państwa rynek lokalny analizuje. I nie ma tak, jak ktoś z Państwa powiedział, czy jest Polska A i jest Polska B. Rynek lokalny to jest takie pojęcie, że tej Polski może być od A do Z. Każdy obręb, każda gmina ma inne ceny. I mówienie tutaj o średniej, czy jakkolwiek byśmy tą średnią liczyli, czy średnia arytmetyczna, czy średnia ważona, nie jest obiektywna. Tak jak Pan kierownik Huda wspomniał, każda nieruchomość będzie rozpatrywana przez biegłego indywidualnie, poddana szczegółowej analizie. I tak jak powiedziałem na wstępie, co jest najistotniejsze moim zdaniem, to wpływ największy na kwotę będzie miało to przeznaczenie w dokumentacji planistycznej. I teraz od biegłego rzeczoznawcy majątkowego zależy, czy odnajdzie taką bazę nieruchomości porównawczych, że będzie mógł wycenić te Państwa nieruchomości jako nieruchomości drogowe, no bo rozumiem, że studium jest aktualne, tak? Jest, to znaczy, i przebieg jest... Studium jest aktualne, to znaczy w tej chwili nowe studium opracowujemy, natomiast to, które obecnie obowiązuje, ono ma naniesioną, przygotowaną drogę, no jaka była planowana powiedzmy 10 lat temu. Oczywiście wiadomo, że projekt uległ częściowo zmianie, są przesunięcia na niektórych działkach, ale w ogólnym zapisie tej, zresztą jeżeli mogę, Pan Wójt Sokolnik doskonale to rozpatrywał już na swoim przykładzie, że tam jest taki zapis w studium i mamy podobny, że do korekty w stosunku do faktycznego przebiegu, tak? Znaczy, panowie, musicie wyjaśnić jedno, bo przeznaczenie gruntu określa plan zagospodarowania przestrzennego. Mówi się, którego nie ma. Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, czyli o przeznaczeniu decyduje plan, nie studium. Studium to określa się kierunki, w jakich pójdzie gmina, co gmina będzie realizowała. Tak, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, natomiast standardy rzeczoznawców majątkowych mówią, że w przypadku, kiedy nie ma planu, jest nieaktualny, porusza się po studium. Wiecie Państwo, ja nie wiem, dlaczego Wy się cały czas odnosicie do rzeczoznawców. Przecież decyzję wydaje wojewoda. Jesteście urzędnikami wojewody. To wojewoda decyduje, jaki charakter przybierze decyzja. Rozumiem, że rzeczoznawca wykonuje jakąś pracę do wydania decyzji. I teraz Wy nie mówcie Państwo, że jak rzeczoznawca ustali, jaki będzie rynek, czy taki brany, czy taki, bo przecież pod decyzją podpisze się wojewoda, czyli... Państwo, tak, ale operat szacunkowy jest dowodem w sprawie, dowodem w postępowaniu, no bo wojewoda też musi na jakiejś podstawie decyzję wydać. No po co odniesienie do rzeczoznawców, skoro urzędnicy powinni wiedzieć, jak będzie wyglądała decyzja, w oparciu o co? W oparciu o wycenę. No tak, ale wycenę rzeczoznawcy. Tak jak redaktor pytał, chcemy wiedzieć, czy rzeczywiście, jeżeli, tak jak mówi burmistrz, jest droga zaznaczona w studium, czyli te grunty, powiedzmy,
miały przewidywane przeznaczenie pod budowę drogi. Mamy rynek lokalny z okresu ostatnich 2 lat, że były takie transakcje zawierane. I tutaj wrócę do ceny. Ta cena była 20 zł przy wykupie pod poszerzenie drogi numer 8. Czyli rynek jest ustalony. Takich transakcji na przykład mamy na dzień dzisiejszy 5. Czy to zostanie wzięte pod uwagę i w oparciu o te dane zostanie wydana decyzja? Bo rozumiem, że czasnawca może zrobić to w oparciu o rynek lokalny gruntów rolnych, czyli policzy 2 zł, 4 zł, ale z drugiej strony może to zrobić w oparciu o transakcje drogowe i ta cena będzie wynosiła 20 zł. Decyzję musi podjąć wojewoda albo urzędnicy wojewody. Chcemy odpowiedzieć tylko na to pytanie. Chciałem tylko nadmienić, że tak do końca z panem wójtem nie można się zgodzić, bo co prawda wojewoda wydaje decyzję, natomiast w oparciu o opinię biegłego, i to jest ściśle zapisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie może być tak, że urzędnik sam sobie wydaje decyzję, no bez oparcia w jakimkolwiek materiale zawodowym. Natomiast odnosząc się do drugiego wątku, jeżeli rzeczywiście w studium jest zapisane droga, no to oczywiście rzeczoznawca bierze przeznaczenie drogowe i wtedy się opiera na transakcjach drogowych. Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy podkreślam. Czyli one będą miały pierwszeństwo, rozumiem. Tak jest. Jeśli rzeczywiście jest, tak jak pan wójt mówi, że tam jest w studium przeznaczenie pod drogi. Mogę? Mogę? Proszę. Proszę pana, to czy możemy wziąć pana za słowo z odpowiedzialnością, że pan mówi, że rzeczoznawca, jak mamy to w studium w Wieruszowie, perspektywicznie narysowaną tą drogę, że rzeczoznawca dostanie wytyczne, czy inaczej, czy podpowiedź takową, że grunty będzie wyceniał jako grunty pod drogi, a nie jako grunty rolne. Bo na dzień dzisiejszy rzeczoznawca przychodzi i będzie miał tłumaczone w ten sposób. Masz wyceniać grunty tak, jak my ci każemy. Czy rzeczoznawca będzie miał wolną rękę, czy ustawowo przez wojewodę będzie miał powiedziane, że grunty ma wyceniać tak, jak my tu pan wójt o tym mówił, tak jak pan mówi, że jak jest narysowana studium perspektywicznym, że tam będzie droga, że my możemy liczyć na pewno, że nasze grunty będą zabierane tak, by były gruntami zabierane pod drogi według tych wycen, które były poprzednio i grunty, które były w ostatnich latach zabierane. Pan co, no ja się nie czuję upoważniony do wydawania tutaj żadnych deklaracji ani oświadczeń, natomiast odpowiem na pana pytanie. W pierwszym rzędzie chciałem zwrócić uwagę, że jak gdyby pojęcie biegłego tutaj chyba jest źle rozumiane. Biegły nie otrzymuje żadnych wytycznych od wojewody. Biegły jest niezależny biegły. Posiada wiedzę specjalistyczną, której nie posiada organ, dlatego jest nazywany biegłym i powołany w toku postępowania administracyjnego. Natomiast takich wytycznych udzielał sam ustawodawca w rozporządzeniu. I jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówi pan wójt, że w którym jest przeznaczone na nieruchomość pod drogę, no to tutaj paragraf 36 ust. 4 mówi, kolega już tutaj cytował, kolega Czerzański z Generalnej Dyrekcji, iż pierwszeństwo należy do transakcji drogowych. Jeżeli takowe były zawierane w powiecie, no to oczywiście na dzień dzisiejszy, powtarzam, bo może być rozporządzenie minione, powinien brać transakcje drogowe w takiej sytuacji. Zadawania pytań, jeżeli jakieś tutaj są ze strony państwa pytania, niejasności w jakichś kwestiach, to bardzo bym prosił w tej chwili o zadawanie tych pytań. Ja myślę, że nie wiem, jaką formułę przyjmiemy, że kilka pytań i ewentualnie odpowiedź, czy na każde pojedynczo, tak? Czyli proszę państwa, pojedynczo będziemy udzielać, znaczy państwo będą udzielać tej informacji ewentualnie na zadane pytania. Proszę bardzo. Gdybyście panowie tą ziemię kupowali i chcieli tą rolę dalej uprawiać jako rolę, jako gospodarstwo rolne, to to można traktować jako grunty rolne. A wy tą ziemię przeznaczacie pod budowę drogi. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jak można wejść na tereny, nie będąc właścicielem, budować tam węzeł, tam jeszcze ziemia nie została wykupiona w Prusaku, wy tam prowadzicie inwestycje, niszczycie zasiewy. Ja nie wiem, kto na jakiej zasadzie wydał decyzję w ogóle na rozpoczęcie pracy, budowy tej drogi w tamtym miejscu. Jak ci ludzie zostali potraktowani? I tu dalej z nami się robi to samo. Robicie co chcecie, wyceniacie swojego rzeczoznawcę. Oczywiście my też będziemy powoływać swoich rzeczoznawców. Nie będziemy się zgadzać z waszymi wycenami. Są różne firmy prawnicze i będziemy z tego korzystali. Bo ja widzę podejście do sytuacji. Jest otwarcie drogi S8, jestem, czekam, może wyczytają. Wszystkich wyczytali, oczywiście nie zaprosili miejscowej ludności.
traktuje się nas po prostu jak powietrze. To do realizacji inwestycji trudno mi się wypowiadać, bo realizuje inwestor. Natomiast to, że my powołujemy biegłego, te procedury, które pan opisał, no są zapisane w tak zwanej specustawie. My tych przepisów no, niestety nie tworzyliśmy. One są bardzo drastyczne, my mamy świadomość, że one są bolesne dla obywateli, ale my ich zmienić nie możemy. My jesteśmy tylko wykonawcami tych przepisów, uchwala jest sam senat, podpisuje prezydent. Jeśli państwo wycena nie będzie odpowiadała, a biegły względnie na przykład państwa uwagi, to może tę ocenę zmodyfikować i dostosować się do państwa uwag, co niejednokrotnie ma miejsce. Zdarza się, no biegli to też są tylko ludzie, czasem się zdarza, że jakiegoś krzywu nie zauważył, coś przeoczył w planie. Takie sytuacje się zdarzają. Część osób niezadowolonych przedkłada własne wyceny. Proszę, tu już jeden z panów wspomniał, że państwo takowe też chcecie przedłożyć. Oczywiście to jest dopuszczane. Natomiast jeśli będzie już wydana decyzja wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania, to przysługuje państwu odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia do ministra już tej chwili transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, czyli infrastruktury. Więc proceduralnie to tak wygląda. Ta opinia biegłego to też nie są prawdy objawione, z tym można dyskutować, polemizować, nie zgadzać się. Stara się, że biegli sami pod nadzorem argumenty zmieniają opinię i jest jeszcze możliwość też złożenia tej kontropinii. W okolicach Wieruszowa znajdują się działki leśne, przez które będzie trasa numer 8 przeprowadzona, które mają bieg uregulowany stan prawny, stan własności. Nie jest to wina tych ludzi. Nie chcę szukać winnych, ja od 20 paru lat próbuję szukać dokumentów, wiele udało mi się znaleźć. Zaginęły mapy w latach 70. dzielące działki leśne, wyznaczające szczegółowe granice działek leśnych. I od 70. do 74-75 roku są granice współwłasności. I są współwłaściciele, czy współposiadacze, bo stan prawny jest zupełnie jakiś dziwny zakresowy, są współposiadacze. Na tych, przez te działki, przez te lasy będzie przebiegała ósemka. Na jednej z tych działek, dokładnie to jest działka 1883, ma być węzeł budowlany, nasz Wieruszowski. I co państwo w takiej, w tej sprawie, jakie decyzje zapadły, jak przewiduje się postępowanie tutaj w tym przypadku? Oczywiście z naszej strony, czyli ze strony spadkobierców, poprzednich właścicieli, są czynione postępowania, robimy wszystko, żeby odnalazły się te stare mapy, których nie ma nigdzie, jak na razie, i żeby w jakiś sposób podzielić te działki. Oczywiście to będzie nasz problem, jako drugi punkt tego odzyskiwania tych lasów. Nasz problem, jak to sobie kwestię dziedziczenia załatwimy w sądzie. Natomiast jak państwo w tym przypadku postąpić? Jest na przykład na tej działce 1883 39 współwłaścicieli, współposiadaczy, przepraszam. I działka ma 18 hektarów, 54 ary. Oczywiście w dokumentach oficjalnych, w rejestrze grup, są jakieś absurdalne części, 1,39, oczywiście tak nigdy nie było i tak nie jest, ale tak, w chwili obecnej stan prawny tak wygląda. I jest tak, że jeśli chodzi o lasy, powiedzmy, państwowe, to wycinką tych lasów państwowych będzie się zajmowały nadleśnictwa. Natomiast jeśli chodzi o lasy, powiedzmy, prywatne, to wycinką będzie się zajmował wykonawca, powiedzmy, robót. I do wojewody również te działki lasów prywatnych podamy do wyceny, powiedzmy, w pierwszej kolejności. Natomiast oczywiście na rozprawach tych administracyjnych u wojewody, jak będzie wycena tych, powiedzmy, lasów, jeśli państwo będziecie wnosili, że ktoś inny jest właścicielem czy współwłaścicielem jakiejś innej, powiedzmy, części, to będzie, powiedzmy, przedmiotem wyjaśnienia, bo wojewoda musi być pewny, że wyda decyzję odszkodowawczą na faktycznego, powiedzmy, właściciela. To w przypadku, kiedy stan prawny był nieuregulowany, bo tak to rozumiem, że tutaj stan prawny jest nieuregulowany, to kwota, która została wyszacowana i została w decyzji określona, została wpłacona do depozytu sądowego. I dopiero w momencie, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie i uregulowanie tej kwestii, to wtedy ci, którzy będą przynależeć, będą już mieli konkretne swoje własności, to z tego depozytu sądowego zostaną mi te pieniądze wpłacone. Inaczej to nie szło uregulować. To było postanowienie sądu, że przyjął
do depozytu sądowego taką kwotę, jaka została przez rzecz wyszacowana. Droga S8 będzie przebiegała przez w poprzek tych dróg. I rolnik poniesie bardzo dużą uciążliwość już do końca życia. Będzie musiał dojeżdżać w koło wiaduktami, z traktorem, z maszynami, z pługiem, z branami, z każdą jedną maszyną, z każdą jedną czynnością rolniczą będzie musiał wykonać dużo kilometrów w koło, żeby dojechać tam i uprawić tą resztę pola. Tą uciążliwość rzeczoznawca będzie brał pod uwagę, bo to będzie bardzo duża uciążliwość dla wszystkich rolników sokolnika, bo praktycznie te pola są dzielone. Myśmy się przy planowaniu drogi przez sokolniki domagaliśmy się, żeby tą drogę przesunąć bardziej w stronę północną, żeby tam są lżejsze ziemie, piaszczyste, kurka jest, żeby tamtędy właśnie puścić tą S8. Nie, nikt nas nie chciał wysłuchać. Droga przecina nasze pola w sokolnikach. Robi nam wielką uciążliwość dla wielu pokoleń praktycznie. Wie pan, to przebiegu drogi, to raczej pan dyrektor, no tutaj generalny dyrektor powinniśmy powiedzieć, jak już wspomniałem, wojewoda nie ma na nim tyłu. Natomiast jeśli chodzi o sam proces wyceny, to niestety rzeczoznawca bierze tylko to, co zostało zabrane pod drogę. Ściśle wyznaczony grunt. Nie przybyło. A więc niestety najprawdopodobniej te uciążliwości związane z pojazdem, to niestety nie będę mówił. Którzy naprawdę nic nie wiedzą i nic tam nie powiedzą. Kolejne spotkanie. Przyjechałem tutaj sądząc, że urzędnicy państwowi z Wielkopolski, która słynie z gospodarności i poszanowania rolnictwa, nam coś tutaj powiedzą. Okazuje się, że panowie, to jest strata waszego czasu i naszego wszystkich, bo my nic dalej nie wiemy. Tych spotkań sądzę nie byłoby tutaj, gdyby nie rozporządzenie Rady Ministrów. To nieszczęsne. Bo gdyby tego nie było, wycena tych gruntów przebiegałaby na starych zasadach. A tak w tej chwili nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności i powiedzieć, że zapłacimy wam w granicach 2, 2,50 czy 3 zł za metr kwadratowy. Nikt nie powie, bo nikt nie chce odpowiadać, żeby później był pociągnięty do odpowiedzialności. To jest według mnie, proszę państwa, łatanie dziury budżetowej przez ministra Rostowskiego i rządu. To jest łatanie budżetu, bo czytałem w internecie pan wójt gminy Sokolniki, pan Skrzypek, wyliczył, że to jest na samej gminie Sokolniki różnica w wycenach cyrka gdzieś może około 18 milionów. Teraz proszę sobie policzyć ilość gmin, ilość gruntów w całym kraju, więc miejmy, widocznie rząd ma nadzieję, że zapcha tą dziurę, tą budżetową, kosztem tych ludzi, którzy to ziemię tam mają. Poza tym, proszę państwa, liczy tu ciągle się mówi o gruntach rolnych. Pierwsza uwaga powinna być jest taka. Przecież ci rolnicy nie chcieli pozbywać się tej ziemi. Oni zostali zmuszeni i prawie, że na węźle walinowy to siłą ją zabrali. Błogosławieństwo, poświęcenie na szczęśliwą drogę już się odbyło, a rolnicy nie wiedzieli nic. Nawet nie wiedzieli, ile dostaną. Jak się dowiedzieli, to teraz jest płacz i zgrzytanie zębów. No ale co z tego? Inwestycja trwa, rolnicy ziemi nie uprawiają, na wiosnę się zaczną kłopoty. Podatki płacą? Bo będą to kłopoty z agencją restrukturyzacji. Bo jeśli w międzyczasie nie zostaną uzgodnione granice gruntów, własności prawne, więc rolnik nie może wystąpić o dopłaty. Niektórzy tam potracili po 2,5 hektara ziemi. Jest to znaczny areał. I co dalej? Czy się ktoś tym przejmuje? Nie. I panowie, mówię, szkoda tego czasu, bo wyście przyjechali, nic tu nie powiecie. Bo nikt, jak powiedziałem, nie weźmie odpowiedzialności za te słowa. Nieszczęsne rozporządzenie. Ja bym chciał wiedzieć, na czyje polecenie to rozporządzenie zostało utajnione i ogłoszone dopiero w miesiącu listopadzie.
kiedy ono się ukazało, w lipcu, w sierpniu tak było, tak? Dlaczego ono zostało ukryte? Proszę Państwa, ja to już powiedziałem na spotkaniu w Kiechnicach, bo wybory w naszym rejonie byłyby jednocyfrowe, bo ludzie by żądali i władza musiałaby się określić, musiałaby dokładnie powiedzieć mniej więcej, jakie kwoty zostaną wypłacone. Poza tym, tak jak powiedziałem, liczy się jako grunt rolny, ale czy rolnicy byliby je sprzedawali, gdyby nie było tej inwestycji drogowej? Przecież to są ich warsztaty pracy. I sądzę, że pod tym kątem powinna być rozpatrywana, rozpatrywane zajęcie ich własności. Bo w tej chwili to widać, że poszanowanie własności prywatnej w naszym zmieniającym się praworządnym państwie polskim jest praktycznie żadne. Bo nikt się tu z tymi rolnikami nie liczy. Ja mówię, kolejne spotkanie i każdy mówi, no nie wiadomo, no może będzie. O to jak tu pan dyrektor powiedział, no w Poznańskim od 200 do 500, a nawet 1000. Panie dyrektorze, my nie mówimy o terenach, gruntach, które przebiegają przez granicach miasta Poznania. Nas interesują grunty przebiegające w powiecie wieruszowskim. Gmina Wieruszów, gmina Sokolniki i gmina Lututów. To są trzy gminy, przez które przebiega ta nieszczęsna trasa S8. Wszyscy się cieszymy, że ta trasa przebiegnie, ona postawi rozwój. Ale ile ludzi zostanie skrzywdzonych? A pieniądze to otrzymasz, tylko nie wiadomo ile i kiedy. I tak to, proszę Państwa, wygląda. I tak jak tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, tak jak przyszliśmy, tak wyjdziemy. Bo nikt nie powie, jaka będzie zapłata za grunty zabrane pod S. Najważniejsze wejść na grunt, a potem jakoś to będzie. Dziękuję.